Tego typu kampanie poszerzają naszą wiedzę, czym jest zdrowie psychiczne, ale również jak mamy dbać o siebie, jak mamy zatroszczyć się o swój dobrostan. Więc bez tego sami nie wymyślimy, co zrobić, a tego typu kampanie wprost podpowiadają, dają pewnego rodzaju instrukcje, jak można dbać o siebie. Tutaj bardzo wiele elementów można w tej kampanii było zaobserwować. Coraz częściej mówimy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, ale też i o świadomości chyba samych dorosłych, że ta świadomość chyba z roku na rok także jest coraz większa w świecie dorosłych, nas, rodziców. Wspieranie młodych osób zaczyna się od dorosłych. Bardzo często dziecko, które doświadcza trudności emocjonalnych, psychicznych, potrzebuje opiekuna w tym trudnym okresie, żeby opiekun zauważył, że coś się dzieje niedobrego i zareagował na miarę potrzeb, więc jeżeli działania kampanii są adresowane do dorosłych, no to idealny kierunek. Mówiła Pani w swoim wykładzie o potrzebie koła ratunkowego. To koło chyba nadal musi być bardzo, bardzo duże. Duże i sprawne, ale takim kołem ratunkowym może być każdy z nas. Tylko myślę sobie, że przed nami troszkę wyzwanie, jakim jest nauczyć się realizować ścieżkę pierwszej pomocy emocjonalnej, bo ratownikiem pierwszej pomocy, tak jak ratownikiem pomocy przedmedycznej, może być rodzic, może być rówieśnik, może być nauczyciel. Jeżeli się nauczymy, nie będziemy zwlekać z tym działaniem pomocowym. No niestety też te statystyki, które Pani pokazywała, możemy powiedzieć jednym słowem, są zatrważające. Ale to oznacza, że pora na działanie. Im szybciej zaczniemy działać, tym mamy szansę na sukces, mamy szansę, żeby zastopować to, co pokazują statystyki, te rosnące słupki. W czym Pani upatruje te możliwości właśnie, o których Pani mówi? Gdzie, na co powinniśmy się sfokusować? Jak wyglądamy na tle całej Europy, jeśli chodzi o nasz kraj? Ja myślę, że nie porównujmy się z Europą, tylko skoncentrujmy się na swoim podwórku, na tym, żeby uważnie być z dziećmi, uważnie być z drugim człowiekiem i w chwili, kiedy zauważymy coś niepokojącego, coś niejasnego wśród zmian zachowania takiej młodej osoby, z ciekawością zacznijmy rozmowę, która będzie sposobem zorientowania się, co się dzieje, czy to, co się dzieje, już można nazwać kryzysem, czy to, co się dzieje, jest jakąś przejściową trudnością. Rozmowa nigdy nie zaszkodzi. Czy są widoczne jakieś zmiany? Czy wiek XXI pokazuje nam, że te ścieżki tych kryzysów są nieco inne niż w wieku XX? Wiemy, na jakie bodźce teraz jesteśmy my narażeni i nasze dzieci. W związku z tym, jak to się chciałoby powiedzieć, quo vadis? Ja myślę, że to, co jest inne, to inna jest tuba. I ta tuba medialna to również i może przede wszystkim dla młodych ludzi internet. A w internecie znajdę to, czego szukam, więc mogę znaleźć inne osoby, które w doświadczanych trudnościach idą w stronę destrukcji. I ja ich tam znajdę i zyskam takie potwierdzenie w słuszności swojej ścieżki. I to jest element niebezpieczny. Ale jednocześnie to samo medium, którym jest internet, to też jest źródło pomocy, bo internet jest jak młotek, to narzędzie, którym można zrobić krzywdę, to narzędzie, którym można coś zbudować. Ja wiem, że często boimy się zadać tego pytania, bo to, że błąd może popełnić młody człowiek, ale błąd również może popełnić psycholog, może popełnić ten, do którego się przychodzi. Jak ważna jest teraz edukacja, właśnie jeśli chodzi o osoby dorosłe, do których kieruje się ten pacjent, czy ta młoda osoba, która wierzy i ma zaufanie. Pamiętajmy, że każdy z nas jest po pierwsze człowiekiem, dopiero po drugie na przykład jestem rodzicem, jestem córką swoich rodziców, a po trzecie, może po piąte, może po dziesiąte jestem tym człowiekiem, który pełni jakąś rolę zawodową. A będąc tylko człowiekiem i przede wszystkim człowiekiem, możemy popełniać błędy, ale ważne jest, żeby uczyć się, przygotowywać się do pełnienia takich zawodów, jakie są zawody pomocowe. Więc profesjonaliści też mogą zwiększać swoje kompetencje, pogłębiać swoją wiedzę i dzięki temu będą efektywniejsi w pomaganiu, w reagowaniu na trudności.